Nowe samochody coraz częściej opuszczają macierzyste salony sprzedaży po to, żeby się pojawić na przykład w centrach handlowych. Tym razem w manufakturze oglądamy Dacie. To nie pierwsza wasza taka impreza? To już kolejna nasza taka bardzo duża ekspozycja. Tym razem pokazujemy zupełnie nowy model Dacia Duster. W ubiegłych latach, gdzie eksponowaliśmy te samochody podczas salonów mobilnych, wychodzimy z salonu po to, żeby być bliżej naszego klienta. Czy tutaj tylko można się dowiedzieć wszystkiego o nowej Dacii, czy także na przykład odbyć jazdę próbną? Na jazdy próbne zapraszamy podczas premiery nowego modelu do salonu w dniach 10-17 marca. A czy to nie jest tak, że ludzie pooglądają, a później zapominają o tym, co oglądali? Czy odwiedzających nasze stoisko jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo, natomiast wśród nich są rzeczywiście nabywcy tych naszych samochodów. Być może gdybyśmy nie eksponowali samochodów w takich centrach handlowych, nasi klienci nie dotarliby do nas. Dlatego bardzo ważne jest wychodzić do potencjalnego użytkownika i my właśnie to robimy. Tu stoją cztery auta. Czym one się różnią? Chcieliśmy pokazać cztery odsłony nowego Dustera. Tuż obok mnie stoi wersja utrenowiona, auto z napędem na obie osie, dodatkowo zmodyfikowana poprzez wyższe zawieszenie osłony podwozia. Dalej zobaczymy samochód, który jest skierowany do osób aktywnych, o takim bardziej sportowym charakterze również. Nowa Dacia Duster umożliwia również wykorzystywanie jej na co dzień dla rodzin. I kolejny model pokazuje na naszej ekspozycji jej uniwersalność. Jak również ostatni egzemplarz stojący bardziej pokazuje odsłonę uniwersalnego samochodu do poruszania się na co dzień po mieście. A zmieniły się wymiary zewnętrzne? Tak, ten samochód urósł, przede wszystkim został wydłużony. Dodatkowo dzięki temu zyskaliśmy chociażby więcej miejsca w bagażniku. Pojemność bagażnika jest teraz zdecydowanie większa. Zmieniło się także wnętrze. Tak, wnętrze nowej Dacia zostało całkowicie przeprojektowane. Mamy tutaj do czynienia z nowymi elementami wyposażenia, takimi jak automatyczna klimatyzacja, system MediaNav, czy MultiView, czyli cztery kamery dookoła pojazdu. Łatwiej możemy obserwować to, co się dzieje na zewnątrz. A co z silnikami? Mamy do dyspozycji dwie jednostki benzynowe. 1.6, 115 koni i TC 125, jak również dwa diesle, 110 i 90 koni. Po więcej informacji na temat nowej Dacia Duster zapraszamy Państwa do naszych salonów w dniach 10-17 marzec.